Ruszyła wielka niemiecka ofensywa, której celem jest sprowadzenie na powrót Miko Schumachera do Formuły 1. Pokażę Wam krok po kroku, jak ten proces się zaczyna i jak trwa teraz, a to już się dzieje na naszych. Oczach. Do tego wytłumaczę Wam, dlaczego nas wciąż jest wspaniały, a to konkretnie ustami szefa ekipy Majka Kraka. Do tego kolejny temat mocno górkowy, czyli spekulacje na temat tego, czy aby to Nico Huckemberg nie powinien zastąpić Sergio Pereza w Red Bullu, przez zabawny temat. Kierowcy strzegą przed wypadkami, mimo tego Pirelli odpowiada wciąż arogancko. Na szczęście zespoły, zespoły stawiają. Sprzeciw i na koniec doskonała próżnia, czyli George Russell pod wykłaczem kłamstw. To są najmilsi tematy na dziś. Witajcie w F1 vlogu ponownie. Jeszcze zaczniemy od DPS, ale to za chwilę. Póki co, zanim przejdziemy do tematów, chciałem tylko przypomnieć moim patronom, że o 21.00 w naszej grupie Facebookowej jest live. Dziś we czwartek, więc jeżeli to teraz zaczniecie oglądać, to super fajnie, ale wpadać na Facebooka. A jeżeli chcielibyście brać udział w takich liveach w przyszłości, to zapraszam oczywiście na moje konto na Patronite. Do którego adres znajdziecie pod tym materiałem. Póki co przechodzimy do Formuły 1, a zaczniemy tym razem od DEPESZ, czyli najważniejsze informacje na temat tego, co się dzieje w Formule 1, ale w skrócie. Po pierwsze, kolejne wspaniałe wypowiedzi Freda Wasary, już wam pokazywałem wcześniej, jak Fred mu mówił, jak to świetnie sobie poradzili w Hiszpanii, podczas gdy poradzili sobie fatalnie pod względem stopera. Tym razem jest sytuacja odwrotna, to znaczy stoper pokazało, że był bardzo dobrze, ale pozycje są fatalne w porównaniu do stopera. Mimo tego Fred Wasser mówi, że to był dobry weekend dla Ferrari. I znowu czary mówi tak. Eee, ogólnie był to dobry weekend, kiedy startujesz z 10 i 11 pola, a kończysz na 4 i 5 miejscu. To jest dobrze. Eee, no nie do końca, bo jak miałeś najszybszy boli, i strzeliłeś kwalifikacje eee, i zamiast być na pozycji numer 1, 2 albo 2 i 3, jesteś na pozycji numer 4 i 5, to ciągle jest. Fatalny weekend i zmarnowanie potencjału bojdu po raz kolejny. A jednak, co mówi dalej Fred, to miła nagroda dla zespołu. Wynagradziliśmy siebie i teraz możecie zobaczyć światełko w tunelu, na końcu tunelu i to, że rozwijamy samochód w odpowiednim kierunku. Mi się wydaje, że teraz raczej widać, że na wyjątkowym torze, gdzie nie ma szybkich huków, które są wielką słabością Ferrari i gdzie Red Bull miał problemy z ogrzewaniem opon, opony w Ferrari działały zaskakująco dobrze. I oby to było dalej, oby to nie był przypadek. Natomiast póki co jedyne wnioski, jakie można wyciągnąć, to takie. I że to się potwierdzi na kolejnych torach. Akurat coś jest ciekawe, Helmut Marko uważa, że w Austrii Ferrari będzie bardzo mocno i nawet mówił Helmut Marko, bo dziękował Bogu za to, że Ferrari strzaniował kwalifikację, bo gdyby nie, to, ma to Max mógł nie wygrać wyścigu. I Helmut Marko twierdził, że akurat w Kanadzie Ferrari było, Ferrari było na szybsze i twierdzi, że szy potencjał, mogą być szybsi w Austrii, więc dopiero Austria to będzie ten tor, który być może potwierdzi to, czy Ferrari faktycznie radzi sobie lepiej, a i tak po drodze z całą pewnością coś zostanie Znaczy wi Wiadomo, że przypuszczam, że w jakimś wyścigu muszą to złożyć, może to będzie Austria, ale y, póki co y, jeszcze bym się wstrzymywał z stwierdzeniem, że Ferrari jest najszybszym bolidem w Formule 1 i że zdobędzie mistrzostwo świata. Na to trochę za wcześnie, natomiast to, co zapowiada e, Fred Wasser i w tym jakaś nadzieja, to jest to, że Ferrari przywiezie kolejne upgrade'y na Red Bull, Red Bull Ring. Mówi, Teraz jest jasne, że jesteśmy Szybcy w kwalifikacjach, niezależnie od, niezależnie od tego, na jakim torze. W Hiszpanii chyba, zdaje tak nie było, co prawda drugi był Carlos Sainz, ale z dużą stratą i dlatego, że wielu innych kierowców w trudnych warunkach nie przejechało okrążenia szybkiego. I to było tak, a na stoperze było duża strata do, do maxa Verstappena, No, okej. To, czego nam brakuje, to jest czysty weekend. Jest tak ciasno, kiedy tego wszystkiego nie złożysz, że przegrywasz. I to oczywiście pełna zgoda, liczymy na czysty weekend dla Ferrari, po prostu, żeby. W, chociaż raz, nie wiem, faktycznie może to ich podbuduje. Eee, ważny newsik też. FAI obiecuje, że osiągi bolidów się zrównają, bo ciągle trwają te dyskusje, czy ta dominacja Red Bulla i to jest wielka, czy nie jest wielka, czy to dominacja zespołu, czy kierowcy. No ja uważam, że jest to już dominacja kierowcy. Sam Red Bull jest z przodu, ale nie aż tak bardzo z przodu. Max to wszystko składa, eee, to raczej pozycje Pereza eee, No bardziej pokazują to, jaki jest obecnie układ Zresztą Flavia Bia no, o tym ostatnio tak powiedział, że, że właśnie pozycje Pereza pokazują, że, że jednak od kierowcy coś tutaj zależy. Więc jest znacznie bliżej. Tak czy, tak, tak czy inaczej no, ostatnio czytałem o tych głosach, o tych dyskusjach, że absolutnie nie należy spowalniać Red Bulla. To mówił szef Ferrari, Fred waser, To mówił szef Mercedesa, Toto Wolf. To mówił także Stefano Dominicani z Liberty i teraz dokłada się do tego także FIA, czyli konkretnie szef Komisji do Spraw Bolidów Jednomiejscowych, Nikolas Tombas. I stwierdzi, że tego nie będzie się robiło. I do tego twierdzi, że jednak ta Formuła tak techniczna, ten, ten system, tak naprawdę, a nie forma techniczna, czyli yy, i limity budżetowe, ale też przed, przede wszystkim skalowanie czasów w tonach aerodynamicznych sprawi, że zespoły faktycznie się zbliżą i że Red Bull zostanie dogoniony i to w niedalekim czasie. w niedalekim czasie. I szczerze mówiąc, ja też to wierzę. Zresztą ostatnio Mercedes zapowiedział, że będą do końca sezonu wygrać wyścigi, coś co mówi od kilku miesięcy, kiedy się mówi o tej. Były pytania, czy ktokolwiek wygrał, proszę Red Bulla. Ja uważam, że tak i że to nastąpi, szczególnie w drugiej połowie sezonu, jeżeli już nie w pierwszej. Tak czy inaczej, Niklas tam mówi tak. E, jeżeli jeżeli odłożymy na bok Red Bulla. Wszyscy są, wszyscy są blisko siebie. I myślę, że to tylko kwestia czasu, zanim osiągniemy to zrównanie osiągów. Pytanie: kiedy? Tomazewski mówi: może zostanie to osiągnięte w ciągu najbliższych kilku miesięcy, może na początku przyszłego roku. Plus dołącza do zapewnień, że nie wolno odgórnie ograniczać Red Bull'a. Mówi tak, prawie wszyscy idą do przodu realizując, jakby kopiując koncepcję techniczną Red Bulla. Nawet Mercedes i Ferrari, chociaż i Mercedes i Ferrari twierdzą, że nie, nie, nie kopią Red Bulla. Po, po prostu podobnie wyglądają te bolidy, ale to nie jest ta koncepcja, oczywiście to, to są ich własne. Mamy nadzieję, że zobaczymy bardzo ciasne, bardzo no, pełne walki Mistrzostwa Świata znów może tak jak w 2021 roku, ale nie możemy tego stworzyć sztucznie. Nie możemy walczyć przeciwko temu, że niektóre zespoły mają zdolności wykonywania lepszej roboty niż pozostałe. De facto, ten przepis o skalowaniu czasów teleuronicznych to jest dokładnie walka z tym, ale moim zdaniem jest oczywiście w słusznej sprawie. No i trzecia depeszka: afera, afera Neymara. Znów problem na prostej startowej, już prezydent FIA, Mohamed Ben Sulayem, i słusznie powiedział, że jest za dużo osób na, na, na prostej startowej. Natomiast co się wydarzyło przede wszystkim. Grid access, czyli wejście na prostą startową, to jest super przywilej i, i mają go oczywiście kierowcy i osoby obsługujące bolidy obsługatoru. No także, bo tam zawsze jakieś hymn śpiewane, czy jakaś orkiestra, która gra, występuje. Oficjele wybrane media. I, i znaczy, telewizję łatwiej, prasowe trudniej, ale to też jest do załatwienia. I zresztą super, są takie spacery po gridzie, naprawdę wielki przywilej. I celebrajty, celebrajty. I z tego podobu już stopnie sporo afer, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i szczególnie Martin Brandel, czyli, czyli komentator i reporter, także Sky kraju absolutnie, I miało sporo problemów, szczególnie z amerykańskimi hip-hopowcami, powczynami i innymi osobami. No, i teraz się to jakby przesunęło do Europy. Motorsport.com podaje, że tuż przed rozpoczęciem Grand Prix Hiszpanii, Neymar wciąż był na torze, by znaczy stało na trawie, przy krawędzi toru, na głównej prostej, kiedy samochody rozpoczynały okrążenie rozgrzewkowe, zwane błędnie po polsku formujące. To nie jest okrążenie formujące, bo on nic nie formuje. To jest formation lab, bo siedzie w formacji, czyli już wyznaczonej kolejności. To się z tego bierze. Jest to błąd wrzucony przez Polsat jeszcze do, do, do naszych słowników już, który, który, który egzystuje, ale to tak nie jest. No to, tak czy inaczej, jest to niedopuszczalne, żeby osoba, która nie jest jakby członkiem zespołu, czy, czy mechanikiem, w tym momencie Wszystkie osoby poboczne już są dawno wrzucone z prostej startowej i nie mają prawa tam być, więc fakt, że sam się znalazł Neymar, jest skandaliczny. Nie chodzi o to, że dlaczego on tak, a nie ja, tylko chodzi o to, że to jest niebezpieczne. To są bolidy, które ruszają na korzenie zapoznawcze, ale jednak samochody wyścigowe przed rozpoczęciem wyścigu, już de facto no, w konfiguracji niemalże bojowej. Znaczy rozgrzewkowej się nie dzieje w bojowej, ale gotowe do ścigania, więc to jest absolutnie wbrew procedurom. I teraz tak, zdaje się, bo. Patrząc po zdjęciach, tak, tego nie śledziłem, ale patrząc na fotografie, switwocie i tak dalej, no to Neymar był goś, gościem Luisa i Mercedesa, z tego co rozumiem. I to zespół jest odpowiedzialny za to, że on tam był którego tam zaprosił, prawda? To raz, pierwsza rzecz, ale nie tylko, dlatego że jest jeszcze obsługatoru, Są ludzie FIA, obsługa toru jest od strony toru, ale trochę od strony FIA, ale są też ludzie specyficznie od strony FIA i ludzie jeszcze z Liberty, czyli Formula One Management, którzy dbają o to, żeby na prostej startowej w odpowiednich momentach nie było ludzi, którzy być nie powinni. Opowiadałem Wam kiedyś w CoDrive w magazynie, co się stało na gridzie w Walencji, kiedy się okazało, że ja wszedłem na złą wyjściówkę na gridach, Jak zerwali i chcieli mi wywalić w ogóle. I groziło mi, że nie dostanę akredytacji na najbliższe dwa wyścigi. Na szczęście FIA się za mną ujęła. E, więc to jest absolutnie bardzo bardzo duże wykroczenie, i żadna ze stron nie sprawiła, że Neymar z tej prostej stratowej zniknął. Z tego się zrobiła afera. E, Światowa Komisja Sportów Motorowych FIA e, zabrała się za to, mówiąc w skrócie. Dodamy jeszcze tę aferę z Okonem, jak zjeżdżał do boksu na ostatnim okrążeniu i e, miał ludzi przed nosem, którzy szykowali się do degradacji pod podium, i obawiam się, że się komuś dostanie za to. I jeżeli się zastanawiacie, komu się dostanie, moim zdaniem w pierwszej kolejności dostanie się za to. Dziennikarzom, czyli przedstawicielom mediów, generalnie, czyli przedstawicielom waszym. I najbardziej to będą media właśnie pisane. Nie telewizyjne, tylko te bardziej niezależne. Tak więc niestety do tego wszystko zmierza dzięki Neymarowi. Przechodzimy do tematu numeru, do głównego tematu, który od dłuższego czasu zbierałem, dlatego, że, że no, lubię was informować o tych smaczkach wszystkich. A niektóre rzeczy są takie bardzo oczywiste, ale to po prostu narysuję wam schemat, jak teraz sprawdza się kierowcę do Formuły 1, kierowca, który został de facto. No, sam się skonfirmowany kompromitował, e, który jest totalnie zdyskredytowany, który przez dwa lata startów w 1 przez dwa sezony rozbił najczęściej swoje bolidy i narobił przez dwa lata największe szkody, szacowane na niemal 5 milionów dolarów przez te dwa lata, i który mimo tego jest cały czas na tej liście, żeby go znowu do Formuły 1 wepchnąć, bo jego z menedżerem dostał ostatnio Tote Wolf i z całą pewnością, wszystkim co mu utrudnia ten powrót i wejście pierwsze, to jest nazwisko. No, gdyby się nie zwał Schumacher, to oczywiście startowałby już Ferrari, no ale niestety, że niesie to ciężkie brzemię przez całą karierę. Jakimś cudem wszedł do Formuły 1 i teraz no, mimo tego, że się nazywa Schumacher, to jakimś cudem jeszcze się w niej trzyma i teraz jest wpychany do Formuły 1 na powrót. Niemieckie media to jedno, to oczywiste, natomiast one same w sobie niewiele znaczą, natomiast wstawiennictwo Toto Wolfa i nie tylko Toto Wolfa i całego Mercedesa już tak. I teraz pokażę Wam, jak została zaprzęgnięta cała machina i zostaje zaprzęgana, jak ten schemat przebiega, żeby Mick Schumacher wrócił jakby na afisze, bo teraz najważniejsze jest Formuła 1, mówię teraz poważnie, bardziej niż kiedykolwiek nie to, jak, kto jak jeździ, tylko to, jakie ma nazwisko, ile ma obserwujących na Instagramie tego typu rzeczy. Wskazywałem na to uwagę już wcześniej, że bardzo coraz ważniejsze się robią media, że coraz bardziej się odwołuje do tych do serc przede wszystkim publiczności szerokiej e, Formuła 1 tak się rozgrywa dużo tematów i to jest idealny przykład tego e, więc tak po pierwsze czy nie zwróciliście aby uwagi na to, że ostatnio się bardzo dużo pojawiło informacji różnych, jedna po drugiej o Miku Schumacherze i wypowiedzi o Miku Schumacherze i to, jaki jest ważny. Sam Mik, dodam na, na początek, powiedział: Mam nadzieję, że wrócę do bolidów w bardzo bliskiej przyszłości, najdalej w przyszłym roku. Bardzo bliska przyszłość to już się kazało, to będzie Goodwood Festival of Speed, słynny brytyjski, w którym pojedzie w samochodzie swojego ojca. O tym potem, natomiast generalnie w przyszłym roku najdalej to raczej chodzi o ściganie. Ma teraz potężnego sprzymierzeńca, jest to Toto Wolf w ro, roli jego menedżera i w związku z tym cały Mercedes i całe zaplecze medialne Mercedesa, które pcha go na powrót do Formuły 1. Jest o wiele mocniejsze niż media niemieckie same w sobie. I ta machina ruszyła w Hiszpanii. Po wyścigu, który był bardzo pomyślny dla Mercedesa, Mercedes wprowadził oczywiście nową koncepcję bolidu, nieskopiowaną z Red Bulla, broń Boże. To nie jest kopia... Red... Nie, nie, nie. nie. Eee, to tylko przypadkiem wygląda podobnie do, do koncepcji Red Bulla, ale to jest autorska Mercedesa. Eee, to a propos komunikacji, prawda, jak się uprawia. Eee, I... Po tym wyścigu, e, który był no, sukcesem dla Mercedesa, tak, dwa samochody na podium, e, Lewis Hamilton powiedział tak. Piątek był dla nas prawdziwym problemem, jeśli chodzi o wyważanie bolidu. Bardzo ciężko się jeździło, samochód był bardzo nieprzewidywalny. A potem wykonaliśmy wspaniałą robotę przez noc. Mamy wspaniały zespół e, z Mikiem, e, który, je, który był w symulatorze w piątek w nocy i wykonał wspaniałą robotę, która pomogła nas wrócić na właściwe tory w niedzielę. George Russell, po wyścigu mówił. E, praca, jaką wykonał Mick e, w symulatorze, a i zespół symulatora e, przez noc, e, siedzieli tam do, po północy, aby pomóc nam z ustawieniami, e, abyśmy weszli w odpowiednie okno. Chodzi o temperaturę, opon głównie w dzień wyścigu. Plus do tego, przemówię powiedzieć Mika o tej jego ciężkiej pracy przez po nocach, właśnie w piątek, jak to on pracował nad tym, żeby ten. jak jest, się cieszy, że, że, że to dał taki rezultat. Moje pytanie pierwsze moje do Was jest takie: Kiedy ostatnio widzieliście żeby choć jeden kierowca wyścigowy powiedział, że zawdzięczamy ten wynik naszym kierowcom w symulatorze. To jest normalna procedura. To nie jest tak, że tylko Mick Schumacher siedzi w Mercedesie, a inny tego nie robi. To jest normalne, że ktoś zawsze siedzi i pracuje na symulatorze. Jak często się zdarza, że kierowcy sami z siebie wychodzą z samochodu i mówią no tutaj mieliśmy ciężki piątek, ale na szczęście nasz kierowca symulatora... Widzieliście coś takiego? żeby wychowali pracę innego, bo ja sobie nic takiego nie przypominam. Czasem pytani gdzieś tam, nie wiem, w połowie sezonu, coś tam, a co powiesz o tym, że, nie wiem, że Daniil Kwiat na przykład w Ferrari e, był bardzo dobrym kierowcą w simulatorze, e, że, że wykonał tę robotę i wtedy ktoś mówił coś takiego, żeby sami z siebie w wypowiedziach po wyścigu, komentując, co się wydarzyło, mówili o dobrej pracy, wspaniałej pracy kierowcy simulatora, Kierujesz taką sytuację? Jeżeli tak, proszę, podajcie mi w, w kalendarzu najpierw link od razu w komentarzu. Link, żebym mógł to zobaczyć, bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam. A tu mamy dwóch kierowców Mercedesa. Co za przypadek? Akurat teraz, kiedy wychodzi na to, że menedżerem Mikoszmachera jest ich szef. To Wolf, prawda? Ale to oczywiście jest tylko i wyłącznie przypadek. Potem zaraz Mick pojawił się w łodzie Mercedesa podczas op testów O'Pon Pirelli na sezon 2024. E czyli, czyli cała ta wypowiedzi po Grand Prix Hiszpanii były wstępem do całej kampanii w medialnej, w której nazwisko Micka Schumachera w różnych kontekstach pojawia się bardzo często. Więc drugim powodem były jazdy w symulatorze. E Mik powiedział tak, to było wspaniałe, dużo się nauczyłem i było miałem z tego dużo frajdy, To był bardzo produk produktywny dzień. Także lepiej zrozumiałem wszystkie procedury, jak pracuję z. Zespół od strony toru to byłby kluczowy czynnik na wypadek, gdybym kiedykolwiek musiał wsiąść do bolidu i się ścigać. Był to co prawda poważny ząg, o którym się nie mówi, bo prędkość miała fatalną. Mick przyjechał 152 okrążenia tego dnia, to była środa, zdaje się. Carlos Sainz, Ferrari 147. Carlos zrobił czas 1.16.638. Mick tracił do niego 2 sekundy 336 tysięcznych. Przy czym Ferrari w Barcelonie miał problemy i było wolniejsze. O wiele wolniejsze od Mercedesa, znacznie bardziej nerwowe. Więc jest to przepaść, jest to po prostu jakaś katastroficzna odległość, co nie przeszkadza tak bardzo, bo i tak wiedzieli, że Nick jest słabym kierowcą. Eee, natomiast jeżeli ktoś powie, że nie, nie to tylko to się liczy, moi mili, To się bardzo liczy, bo gdyby Nick był blisko Carlosa, już żeby o wymodlić, żeby przed Carlosem, z całą pewnością byście się o tym dowiedzieli od, Merced Gwarantuję, od Mercedesa raz, a dwa. Z całą pewnością chcieli skorzystać z tej okazji, żeby zobaczyć, jak MIG sobie radzi w ich samochodzie. Więc możecie mieć absolutną pewność, że Mercedes chciał, żeby MIG pojechał jak najszybciej, w jakim, na jakimś etapie tych przygotowań. Miał 152 okrośne i powiedział, że skończyli wszystko, że przeszli wszystkie elementy programu. Z całą pewnością mieli czas, żeby zrobić coś, co było na nich potrzebne, i zobaczyć, jak jest szybki. Próbowali. No i wyszło na to, że to były 2,3 sekundy z hakiem. Natomiast nie tylko Mercedes promuje Mika Schumachera, także szef Alfy Tauri, Franz Tost, który powiedział ostatnio, że Mik jest lepszy niż jego reputacja. Wygrał dwa najważniejsze, dwie najważniejsze juniorskie klasy, co samo sobie sprawia, że należy mu się w, te, w Formule 1. Tu jest taki trochę półprzekłamanie, chodzi o Formułę 3 i Formułę 2. Formuła 2, no to sezon był jaki był, ok, wygrał, tego mu się nie odbierze, aczkolwiek jeździł jak, szczerze, pamiętam ten wypadek jego z Mazepinem, przyszłym kolegą z zespołu w Abu Zabi. obaj pojechali tak, jak zresztą, jak, tak jak ich później jeździli mniej więcej, takie z nich było. A se, Formuła 3, którą wygrał Mick Schumacher, to nie była ta Formuła 3 fai prawda, to była Formuła 3 jeszcze ta, ta poprzednia, jak się zdaje. Aczkolwiek to musiałbym sprawdzić, ale tak, tak, to to, to, nie była, to nie była ta jeszcze, bo Formuła 1 się zmieniła, teraz to są regionalne Formuły 1, to jest była Formuła 3. No tak czy inaczej, to co jest ważne, jakby zanim to mówimy, Franz Tost, szef Alfetaury, był między innymi menedżerem Ralfa Schumachera wujka Mika, mają bardzo blisko, bliskie konekcje. Kiedy Ralf Schumacher jeździł w Formuły 1, był też menedżerem Jarosława Wierczuka, czyli jednego z palków, który wcześniej chciał być do Formuły 1, tak w ramach ciekawostki. Stąd wiem, że na pewno jak to działało, że był menedżerem Ralfa Schumachera, który jest jakby tym głównym niemieckim głosem, który jedzie cały czas po Steinerze i po Hasie, o nim też będziemy jeszcze mówić, i który forsuje, że MIG to jest sobie lepszy niż się zdaje i że w ogóle powinien jeździć w Formuły 1. Dwa, Lance Stroll też był mistrzem Formuły 3, tej właśnie takiej poprzedniejszej. A Mix swoje mistrzostwo zdobył w bardzo dziwnych okolicznościach, także jeździł kolejny sezon i jeździł go po raz kolejny, przeciętnie łamane na fatalnie. I nagle od połowy sezonu, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczął Prawie wszystko wygrywać. Był niedościgniony dla, 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 dla reszty rywali. Przez jakąś taką nagłą przemianę, która w zasadzie w sportach motorowych jest niespotykana. Nie wiem, nagle coś z, z, załączyło. Nie wiem, może zaczął się modlić albo, albo, nie wiem, wysypiać coś takiego. Nagle się okazało, że w frunie jakby ponad możliwości sprzętu. E, to był ten sezon, zresztą jeden z jego rywali dość kontrowersyjnie mu to jakoś za, 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 zarzucał, i został przez to mocno, bardzo e, zdisowany. E, trzy, jeśli chodzi o kategorii juniorskie. Nick Huckelberg wszedł przez serię juniorskie jak burza. Nigdy nie stało na podium Formuły 1. 189 startów teraz w Kanadzie. Nick Heitfeld, złote dziecko i kategorii Formule 1 nigdy nie wygrał wyścigu Formuły 1, choć tu trzeba zaznaczyć, akurat, kto, aktualnie Nick Heidfeld był bardzo dobrym kierowcą, bardzo skutecznym i tu trochę no, pecha. Na podium stało wielokrotnie Formule 1 akurat. Natomiast wygrać nie wygrał. I można tak wyliczać. Moi mili. Tytuły Mika nie znaczą nic. Przez całe życie był faworyzowany jako syn swojego ojca, więc w skrócie e, i tak teraz jest faworyzowany, e, kiedy na siłę próbują go wepchnąć z powrotem do Formuły 1. Bo to jest w moim mini do zrobienia po pierwsze pieniądze na tym, a po drugie jest to po prostu piori, podpięcie się jednak pod ważną osobę i podważne pod nazwisko. E, to tłumaczy, dlaczego się nie znalazł. Mówi, zostało zadecydowane na wyższych poziomach, żeby go nie brać, bo to mówi, że mógł jeździć w Alfie Tauri, a, a musiał wziąć, musiał wziąć De Vrisa. No i Sport Eins zaraportował, że Toto Wolf e, chciał jakby prowadzić rozmowy z nowym prezesem Red Bulla, Oliwerem no bo no bo najwyraźniej poprzedni dietichmatycznicy raczej, raczej nie myślą o Mikuszu Macherze, no ale ostatecznie wybrano Nika de Vriesa. I Helmut Marko, czyli sara eminencja zespołów Red Bulla, tłumaczył, e, co się wydarzyło w żołnierskich słowach. Po pierwsze, decydowała polityka, powiedział tak, e, wspomniano o tym na spotkaniu, tylko jest to głupie, że pan Wolf równocześnie otwarcie e, politykował przeciwko nam w FIA. Znów, że no, to, to typowa gry Toto. To. E, biorąc to pod uwagę, temat został od razu odrzucony. E, poza tym, dlaczego mielibyśmy łapać Schumachera? Jest kierowcą Mercedesa. Pan Wolf jest za niego odpowiedzialny. Odpo Dodaję Marko. mi jeszcze, że wcześniej był kierowcą Ferrari w akademii Ferrari, szykowany na to, żeby wejść do Ferrari, ale potem jakoś tak. Bardzo cicho i wygodnie został z tego Ferrari usunięty. Znaczy, sam odszedł. Myślę, że się bardzo cieszy. No i druga rzecz sportowa. Jeżeli on, czyli Toto, tak wysoko go ceni, czemu nie pozwoli mu jeździć w jego własnym samochodzie? To jest pytanie, które zadawałem nieraz. Albo użyje swoich wpływów, aby go wprowadzić do zespołu konsumenckiego takiego jak Williams. Otóż to, to, to w motor sportowy zaprzeczył w ogóle. Nigdy nie rozmawiałem z menedżerem Red Bulla, z, Red Bulla z, z managementem Red Bulla na temat tego, aby zdobyć tam miejsce dla Mika. Czyli no, może być to prawda, bo jakby sport Ains pisał tylko o tym, że starał się o rozmowę z i Minslaffem. Nie, nie napisali, że de, de facto tę rozmowę miał. I dodał, że to była strata czasu. Powiem szczerze, bardziej. ich Wierzę Helmutowi Marku, który nie, nie powiedział, co prawda, że to wol się o to starał, ale mówił, że ta sprawa leżała na, na wokandzie jakby podczas spotkania w Red Bullu, ale uznali, że nie będą w ogóle się tym zajmowali. Natomiast dalej to, oczywiście w nawiu Amiku, Miku, ofierze, oczywiście potwora Ginter Steinera, mówi tak: Myślę, że w zeszłym roku się wypalił. Sądzę, że ktokolwiek chciałby go mieć, miałby dobrego kierowcę. Dobrego kierowcę, ten jeden zwrot zwracałem Wam uwagę od dawna, yy, to jest coś jakby co typowe dla, dla Toto, nie świetnego kierowcę, niewybitnego kierowcę, niewyśmieniącego kierowcę, nie dobrego. I to to zawsze tak mówił, więc są jeszcze jakieś takie granice, których się nie przekracza, że nawet Toto to nie będzie, no, bo szczerze przypuszczam, że Mick jest dobrym kierowcą, z całą pewnością, przeszedł całą drogę w kategoriach juniorskich, startował Formuła 1, z całą pewnością jest naprawdę dobrym kierowcą. Pytanie tylko brzmi, czy Formuła 1 jest dla kierowców dobrych, czy dla wyśmienitych, dla elit? Bo z całą pewnością kierowcą, elitą wyścigów Mick Schumacher nie jest. Czego nawet sam Toto, który bardzo go pcha na różne sposoby, nie powiedział nigdy. Przynajmniej ja tego nigdy nie widziałem. Zawsze jak mówi o nim, to mówi, że jest dobry kierowca. I co mi dalej? Ostatecznie jednak decyzja należy do innych ekip. Same muszą decydować, jakich chcą kierowców. Eee, gdyby same miały decydować, wiadomo, że Mick by nie miał gdzie wrócić. To, co to, do to, to, to tego nie miecie wątpliwości. Natomiast są dwie ekipy, na które Toto Wolf ma wpływ i to duży. I w jednej z tych dwóch. Ekip, prawdopodobnie MIG wyląduje, ale o tym za chwilę. Czego jestem w ogóle, co wy obstawiacie teraz, na ten moment? Mówię tak. Nie mogę mówić zespołom, że z którymi mamy kontrakty, że mają używać naszego kierowcy wspomagającego, ale myślę, że coś przegapiły. Jednej ekipie może powiedzieć, dlatego że to to ma. Mówi się, że jedną trzecią udział w się cały czas. Plus ma swoją marynetkę w się teraz, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nazwa jeszcze Mika dojrzałym e, successful, czyli kierowcą, który nosił sukcesy i doświadczonym kierowcą Formuły 1. No dwa sezony Formuły 1 to jest już jakieś doświadczenie, chociaż to, 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 to jakby to stwierdzi, że potrzebują trzech kierowców Formuły 1 sezonów. No to chyba nie jest aż takie doświadczone. Dojrzały, możliwe. Successful? Czy ze co, że dwa razy zdobył punkty? To są sukcesy Mika Schumachera. E, i mówi, dodał, że w niektórych europejskich wyścigach to potężna przewaga, jeżeli siedzi w symulatorze w piątkowy wieczory i pracuje nad danymi na niedzielę. Jeżeli jeden z naszych kierowców zatuje się rybą, lub w przypadku Luisa Awokado, wówczas wiemy, że mamy wspaniałego faceta, który może dobrze jeździć. No tak, 2-4 sekundy do sańca w Hiszpanii, gdzie Mercedes miał przewagę na Ferrari. Genialne, no, muszę powiedzieć, genialne zastępstwo. Sam nik zapewnie, że jest gotowy do akcji. Na antenie rtl powiedział: Zawsze jestem gotowy do akcji, wiesz, jeszcze mi pracuję bardzo ciężko i mam nadzieję, że wrócę do boidów w bardzo bliskiej przyszłości, czyli w Goodwood, to zostało potem ogłoszone. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Jeszcze raz zapowiadam, że pojedzie w Goodwood, tylko nie może tak powiedzieć otwarcie. Najdalej w przyszłym roku, to już plany powrotu. Jestem przekonany, że coś się wydarzy w bliskiej przyszłości, ale twierdzi, że to nie Williams. Eee, zrobiłbym to. Ale nie jest, jest mało prawdopodobne, że coś takiego się wydarzy. Ostatecznie są także kontrakty, które zazwyczaj są honorowane. Po prostu myślę, że każdy zespół będzie dobry. Nie wiem, czy Albon ma kontrakt do końca. Czy do... Bo to nigdy nie wiadomo, tak naprawdę. To jest, tak, tak się mówi, moim zdaniem album ma do końca tego sezonu, miał dwuletni. Eee, I gdzieś no, w dziś połowie w sezon, tak, co coraz wcześniej się spekuluje o transferach, ale przypuszczam, że już niedługo się zacznie, gdzieś tam przed wakacjami, eee, bo Albon moim zdaniem jest faktycznie kandydatem na zastępstwo Pereza, chociaż nie, niektóre eksperty mają, fachy mają lepszego zastępcę dla, dla Pereza, Nico Huguenberga, ale o tym osobny temat, bo to jest też zboczne komedia, eee, nie złobeka Z tego. Natomiast sergent mi się wydaje, że raz, że sergent co tu dużo mówić, jakby świata nie podbije, to już widać. Dwa, że chyba William zaczyna go też tak po może że licząc na to, że sam będzie chciał odejść prawdopodobnie. Zobaczymy jeszcze. Może to tylko był przypadek, ale, ale mi się wydaje, że to jest jakby taka spirala przemocy, która dąży tylko w jednym miejscu, więc jest niewykluczone, że będzie wolny fotel Sargenta, tylko że Sargent wnosi kasę, więc e, no też Mick musiałby jakieś pieniądze wnieść do zespołu, co do tego to akurat nie mam wątpliwości, że jakaś kasa z tego musi być e, po prostu. E, no, ale jeżeli nie Williams, to może do Ferrari pójdzie, prawda? nie no, tak na, na poważnie, Ferrari owszem, ma swoje dziwne jakby zagrania, ale aż takie głupie nie jest, zresztą Ferrari został wyłknięty, jednakowoż żeby szukać miejsca dla innego, dla Miko Schumachera, trzeba pójść śladem suszników Toto Wolfa. a to nie jest tak głośno, jest to oczywiste, wielkim susznikiem, Toto Wolffa i przyjacielem jest Fred Vassar, z którym zresztą nie jeden, nie, nie, nie jeden deal ubili, szczególnie w kategoriach niorskich. Może zatem Alfa Romeo? Co prawda, no, już nie jest szefem w Alfa Romeo w Fred Wassera, ale zapewniam Was, że ma tam duże wpływy i że obecny szef czy reprezentant zespołu Alfa Romeo jest także człowiekiem Freda Wasera. Natomiast pamiętacie, że w Alfa Romeo to Wolf zostawił Botasa. Unikając kompromitacji, bo nikt inny by go nie wziął do Formuły 1, nikt nie chciał takiego kierowcy jak Botas. Natomiast dogadał się z Fredem i dzięki temu jego kierowca. Walterii dostał kilkuletni kontrakt w Alfie i się tam gdzieś obija, zbija bąki w Formie 1, no, do czasu jak mu się chce, to, to, to coś pojedzie, zazwyczaj, zazwyczaj, no, Joe go regularnie w takich czynich, przy takich czy innych okazjach pokonuje, no to szczerze, no Joe, owszem, spoko, szacuneczek, ale to, no, już wiadomo też, że to nie jest to nie jest nowy Max Verstappen, prawda? Ani nowy Louis Hamilton, więc gdzie botas? No w każdym razie, opcją, jeżeli nie Williams, to jest zostawienie u dobrego przyjaciela Freda który wciąż ma duże wpływy w Alfie Romeo, Myślę, że nazwisko Schumachera też się spodoba w Alfieromo, której priorytetem nie jest jakby śrubowanie wyników i po prostu z, z, jakby zajmowanie jak najwyższych pozycji. Mają jakby inne, inne priorytety w swoim, w swoim zespole, więc, no nie wiem, może za Batasa ostatecznie już ktoś musi ustąpić. Myślę, że Joe się skończy kontrakt też w tym roku i no, zależy od tego, ile tam sypną kasę, skinując skrócie, ale jak nie będą chcieli, no to wtedy za dużo, no to wtedy się to miejsce zwolni, to będzie licytacja o to. Tak więc mi się wydaje, że potencjalnie tam jest jeszcze te teopurcher teoretycznie, ale ale o Porsche, że przycichło. Te opurszer jest oczywiście kierowcą e, także Freda Wasera faworytem, no ale e, no, średnim jak większość jego faworytów, mówiąc w skrócie, Więc teraz idzie chyba trzeci sezon w, w Formule 2, gdzie nie miał jeździć w ogóle, już tylko czekać. Więc no, no zobaczymy jeszcze, jak coś się 100 rozegra. Ale wydaje mi się, że misja MIG jest teraz ważniejsza wiele. I to, no gdyby nie to nazwisko, wiadomo, to brzmienie nazwiska, no to już był, był dawno w Formule 1 na powrót. Ale jako, że ten jeden problem jest, że się nazywa Schumacher, no to tu jest trudniej, ale. Może się uda to przezwyciężyć to brzemię i, i ten problem. E, oczywiście z drugą opcją jest Williams cały czas, moim zdaniem to się wszystko musi rozegrać. Jeżeli Myślę, że tutaj jakby kluczem będzie, nie wiem jak będzie z Sargentem, ale też pewnie pracują nad tym. Cały czas Mick musi mieć jakąś kasę, ale jeszcze będzie kwestia tego, czy Albon nie zostanie wyciągnięty przez Red Bull ostatecznie. Niby już nie jest kierowcą Red Bulla i w ogóle nie miał nic wspólnego, ale... Siur. Eee, znaczy na, na, na kontrakcie pewnie tak, ale przypuszczam, że, że akurat na, na słowo to już prędzej. Czy się nie okaże, że Albon zastąpi Sergio Pereza, jeżeli Perez będzie tak dalej jeździł. Natomiast ofensywa medialna trwa. Ostatni wielki news. Mick Schumacher pojedzie Mercedesem W02, którymi jeździł jego ojciec Michael i Nico Rosberg w 2011 roku. Pojedzie w Goodwood i mówi tak, to będzie spektakularny przejazd w samochodzie mojego taty z 2011 roku W02. Nawet jeżeli to tylko krótki przejazd. Eee już doświadczenie tamtej generacji bolidów będzie mega. Mówi mi Krzymacher. o tacie. Yy, wiedząc, że ścigał się yy, w tym samochodzie sprawia, że to jest ekstra wyjątkowe i będzie wiele emocji z tym związanych. Miałem dużo szczęścia, że jeździłem jednym z jego Benetonów, a potem także jego Ferrari. Jedne z takich przejazdów w ogóle widziałem. To było na, na, na Hockenheimie kilka lat temu. W 2019 roku de facto jeździł Ferrari yy, Michaela. Ale po raz pierwszy będę za kierownicą Mercedesa, którym on jeździł. Jestem przekonany, że to przyprawi wielki uśmiech na mojej twarzy. Oby. Natomiast najważniejsze jest to, żeby, żeby mówili, tak? żeby mówili, że Schumacher ciągle się pojawiał, to nazwisko: Mick Schumacher, teraz Michał Schumacher znowu wraca. Ten, jakby to wszystko się ze sobą łączy, bo oni tak się teraz szuka foteli formuły. Znowu to jest przede wszystkim PR i wsparcie was, kibiców, zainteresowanie Wasze serca. O tym, o, o tym decydują. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby, gdyby nie nazwał się Schumacher, bo mógłby jeździć tylko na czystym talencie, no ale na szczęście są dobre osoby, które, które dbają o to, żeby mimo tego brzemienia Mik wszedł do Formuły 1. Tyle w temacie. Teraz przechodzimy do kolejnego wesołego tematu na temat syna swojego ojca, ale to już króciutko. Dlaczego Lance jest wciąż wspaniały i ma ze sobą świetny występ w Kanadzie? Prawda czasu, prawda ekranu, jak to, jak to było w słynnym filmie pana Barei Eee, powiem, powiem no tak, praca w Astonii jest fajna, bo macie tak wielkie perspektywy, bo zespół się bardzo szybko rozbija. Dobre pieniądze ostatecznie, bo rekrutuje ludzi e, od innych ekip za do, dobrą pensję. Super nowoczesna, nowa siedziba, właśnie odpalają y, tunel aerodynamiczny. Pracujesz z Fernando Alonso, jest twoim kolegą z roboty. Masz tam super lidera. Tylko czasami trzeba zaśpiewać coś w stylu łubu, dubu, niech żyje nam prezes syn prezesa naszego klubu. Niech żyje nam. No i ostatnio coś takiego zaśpiewał szef zespołu Mike Krak, który generalnie jest osobą bardzo szanowaną i faktycznie jednym z autorów tego sukcesu ciągle trwającego Astana Martina. Tłumaczył, czemu w repozorom Lance Troll w Kanadzie House. zajebiście. Przypomnę wam, że przed tym wyścigiem papa powiedział, że marzy o dwóch swoich samochodach. Na podium, no ale, ale zgodnie z oczekiwaniami, z przewidywaniami osób złośliwych, okazało się, że jednak tylko jeden kierowca dojechał na podium, był to no Alonso. drugich się nie dało stawić. E, natomiast, co mówił Mike na temat e, na temat Mówi: Myślę, że spisał się naprawdę dobrze. W kwalifikacjach miał problemy z przepnością, a jeśli masz takie problemy i brakuje ci pewności, wówczas jest bardzo trudno. No niewątpliwie. W wyścigu jechał naprawdę dobrze, wyciągnęliśmy go z korka i wtedy był w stanie robić czas okrążeń czołówki na twardych oponach czyli de facto moralnie był zwycięzcą, lub przynajmniej zasłużył na podium Honoris Causa, no bo, no bo na jakimś etapie wyścigu jechał tempem czołówki. Na twardych, pytanie kto był na twardych, czy on był na twardych, czy czołówka bo na twardych, on na pośredni. no nieważne. No, w każdym razie jechał tempem czołówki i na jakimś etapie wyścigu, więc można uznać, że moralnie wyścig wygrał. Co prawda Fernando Alonso ma 80 punktów więcej teraz w klasyfikacji, po raz szósty stanął na podium w tym roku podczas Dylans. Nelu. I był drugi na mecie. niecałe 10 sekund za zwycięzcą, a Lans był dziewiąty. Ale to pozory. Jest na to wyjaśnienie. Co mówi Mike? Przebić się z 16 miejsca na dziewiąte to wielkie osiągnięcie. No, w Astonie Martynie, który wyjeździł drugie miejsce i przez 25 ale Alans jechał wolniej niż by mógł bo się bali, że coś się w samochodzie psuje, no to muszę powiedzieć, że tak, że jest to sztos. Na papierze wygląda jak tylko dziewiąte, a gdy twój kolega z ekipy jest drugi, to myślisz, że to nie był dobry występ. Jednak kiedy widzisz, gdzie zaczynałeś, myślę, że to było bardzo dobre. Więc to, jest, to są takie słowa wsparcia i pocieszenia dla biednego lasa, który jakby się jakby ko kopie i ten i sam się zadręcza tym, że mu nie wyszło. I tak moi mieli przez cały rok. Ale warto. Poza konkursem pytanie, co to. Co się dzieje między, jakby różnica między tym, co robi Fernando Alonso, Alonso Stroll, co to mówi o czterokrotnym mistrzu świata Sebastianie Vettelu, który wcześniej był tym jakby koniem pociągowym, kombajnem, bizonem Astana Martina. Co to świadczy o czterokrotnym mistrzu świata? Chętnie poznam wasze opinie. Przechodzimy do kolejnego tematu na temat świetnych kierowców potencjalnych niedoszłych mistrzów świata, e, fantazje na temat Niko Huckenberga, e, znany ze swoich mocno proniemieckich zapatrywań oczywiście, co nie dziwi, bo sam jest Niemcem, wielki obrońca rzekomego, rzekomego talentu Mika Schumachera, wielki krytyk Hasa, Ralf Schumacher poleciał znów po zespole, Has przy Kanady, e, pochylił się nad, nad nosem biednego Huckenberga, który tak pięknie pochylał kwalifikacje i musiał być bardzo zawiedziony, że w wyścigu bolid szedł tak słabo. Że też nie był zawiedziony tym, że stracił trzy pozycje na starcie, bo nie słucha inżyniera. No ale nieważne. Więc tu słusznie Ralf nawołuje do restru restru restrukturyzacji ekipy. Znaczy, słusznie, gdyby Jin Has miał kiedykolwiek jakiekolwiek ambicje sportowe, a wiadomo, że nie ma. Ale też, no, tutaj widać, no, że Ralf jest chyba jest lekko stroniczy, chyba nawet nie lekko, tylko bardzo, i oczywiście na stronę niemieckich kierowców. I o Huckelbergu powiedział tak. Szef zespołu, Ginter Steiner, powiedział podczas weekendu, że był zadowolony swoimi dwoma kierowcami. Robiąc to, obiecał Huckenbergowi kolejny sezon w roli regularnego kierowcy. Zdaje się, że od początku Huck miał dwuletni kontrakt zapowiadany, ale przypuszczalnie z opcją, jak to zazwyczaj się robi. Ale pytanie jest, co Haas ma mu do zaoferowania? XD, nie? W sensie... <śled> <tot dass> Król formuły, rajdów formuły pierwszej, Niko Huckelberg, może łaskawie wziąć w hasie pytanie, co Hasmu mu do zaoferowania. Co widocznie, Ralf? Gdybym był nim, po pierwsze spytałbym, jakie czyni się kroki, aby poprawić sytuację, ponieważ jedno jest jasne: jeśli wszystko zostanie tak, jak jest, także personel, wówczas niewiele się zmieni. I tu pełna zgoda, absolutnie. Pytanie. Kim do cholery jest Huckelberg, żeby stawiać ultimatum komukolwiek w Formuł 1, jakiemukolwiek zespołowi, żeby pytać: No, może do was przejdę, może zostanę, ale najpierw mi powiedzcie, co zrobicie, żeby mógł się was słuchać, Tak jakby Schumachera zachęcali albo Verstappena, żeby do nich przeszadł, On ich pyta: y, Schumachera, nie Mika, tylko Michaela, bo, bo tak to się odbywało w przeszłości. Albo Hamiltona, prawda? I on bym, no. I oni by myśleli, tak, słuchaj, Louis, zrobimy to, to i tak, jak, jak Hamilton przychodził z McLarena na Mercedesa, no to Hulkenberg tak samo, prawda? Co możemy zaproponować Haas, żeby, żeby łaskawie mógł zostać deformowany? Pytanie, gdzie mógłby pójść niko Hulkenberg, prawda? Jak jest tak rozrywany, że z pewnością ustawiłaby się kolejka do Huckleberga, więc kogo wybrać? Czy Mercedesa, czy Astona, czy Ferrari? A może Red Bull'a? Bo taki pomysł też ma Ralf Schumacher. Wypowiedział się na początku w kwestii możliwości zamiany Pereza w Red Bullu i to powiedział dość, no, co zrobić wiarygodnie i tak, no, realistycznie. Powiedział: Nie sądzę, że w tym momencie jest to temat do dyskusji. Pytanie brzmi, czego chce Red Bull? Wciąż mają Cunodę, którego szykuje się od długiego czasu i on też ma doświadczenie. Red Bull zwykle stawia na własne składy. Tsunoda w Red Bullu, to powiem, to był dopiero nie w sensie jak coś takiego zobaczymy w przyszłym roku to, no, nie, nie powiem, że się go na łyso, bo się nie ogolę, ale nie wiem, może zrobię fikołka do tyłu, czy coś takiego. Musiałbym ćwiczyć fikołki do tyłu, ale myślę, że, że jakbym się stanę na rękach przez dwie minuty. O, coś takiego. Ustoję, no. Eee, Mik ma lepszy pomysł. Eee, mówi, że Hulkenberg yy, i Verstappen z pewnością yy, zadziałałyby jako, yy, w zespole, jeśli chodzi o osiągi zespołu. Czy, czy, czy Max by trzaskał punkty, a Hulk byłby szybki i marnował punkty, tak? Nie, tak, tak, tak. Znaczy, by było takie feng shui, nie? Taki w sensie yin-yang, że Max by ciął punkty, a Mick by był mikiem. Wiemy też, że są doby, bardzo dobrymi przyjaciółmi, to prawda, że, że akurat mają dobry kontakt, tylko nie wiem, jaki to ma wpływ na, na, na osiągi zespołu. Więc proponuję Mick, że, żeby ten, żeby, żeby spytał Hasa co mają mu do zaoferowania, a jak Haas powie, że nic nie zmieni, to żeby poszedł do Red Bulla za Pereza. Ja, świetny pomysł. Peter Winsor, jeszcze większa fantazja. fantazja trzy, trzy czwarte yy, najbardziej abstrakcyjnych tekstów i wypowiedzi opinii na temat Formuły 1 pochodzi z jego kanału YouTube. Nie? To jest po prostu aż yy, anegdotyczne. I dowalił do pieca kredy, tre, tradycyjnie. Po pierwsze krytykował Pereza, i tu słusznie, no bo no co to zrobić, serże niestety nie błyszczy i wyskoczył z takim tekstem. Trzeba się zastanowić, gdy w Red Bullu patrzą na czasy, czy zastanawiają się, czemu nie mamy Niko Huckenberga w drugim samochodzie? No, wyrwał na, na, sobie włosy z głowy i dlaczego nie ma Niko? E... <grystanie> Abstrakcja. E... E... Porozmawiajmy o perfekcyjnym numerze dla, dla Maxa, Maxa Verstapena, On nie chciałby e, być numerem dwa. To oczywiste. Więc pewnie dlatego się mnie nie rozważają, bo jakby Nick jest zbyt szybki i zbyt e, ambitny, żeby chcieć być numerem dwa dla jakiegoś Maxa Verstappena w Red Bullu. Mówi, e, tak czy inaczej, wspaniała robota, Niko, jak często widzieliśmy, że jeździ dobrze w tych półmokrych warunkach? wracając do tego pole position jaki zdobył w Brazylii dla Williamsa po prostu fantastyczna jazda od razu z miejsca to wiecie, jedno pole position to zupełnie klan stroll w trudnych warunkach, albo komi Magnus w trudnych warunkach, prawda? Wszyscy, cała ta turka zdobyła jedno pole position. Stroll w Turcji i Magnusen też w Brazylii. Hucklemberger raz w życiu zdobył faktycznie zaskakujące pole position w Brazylii, który to był rok, 2010? Coś takiego? Gdzie wyjechał w odpowiednim momencie wcześniej na oponach i też były podejrzenia, mówiąc szczerze, na to, że nikt tego głośno nie powiedział, że coś tam śmierdziało, że tak szybko te opony dogrzał. Niektórzy twierdzili, że to było dość takie podejrzane, no ale nieważne, nie będziemy wchodzić, bo to były plotki oczywiście ludzi bardzo złośliwych. Więc y, Nikolaj Humeryk jest tak wyśmitym kierowcą, że tyle razy pokazywał, prawda, jak to świetnie idzie w kwalifikacjach. Zdobył raz po raz był drugi w kwalifikacjach. Jedna i sekundy 1 2 za pierwszym kierowcą był w tych kwalifikacjach, podczas gdy jadący za nim inni kierowcy nie skończyli okrążenia, bo była czerwona flaga i nie mieli szansy przed nim się zakwalifikować, więc był drugi. Jedno pole position na 189 startów, 100 lat temu zdobyte. Jeszcze tu strzanił, nie? w sensie ten... w tamtym wyścigu oczywiście potem nie zdobył, co miał pole position, no bo nie miał szans, niego był zawolny, ale też i tracił pozycję za pozycją bardzo szybko, w tym Grand Prix, Grand Prix Brazylii dawno temu. A tutaj stracił to drugie pole startowe, bo dostał karę, bo nie słuchał inżyniera. tak? Inżynier mówił dwa razy, żeby dzwonił. on mówił, że nie, to mu chyba nie trzeba, chyba szybciej, więc po raz kolejny schrzanił coś, co wielokrotnie schrzanił przez całą karierę, przez co nie stanął nigdy na podium. Dziesiątki zmarnowanych szans na pudło, które wykorzystywali jego koledzy z ekip. Najgorszy możliwy wybór po Miku macherze, w mojej opinii. No ale oczywiście niektórzy twierdzą, że byłby świetnym kierowcą numer dwa, znaczy nie numer dwa, obok yy, Verstappena. Przechodzimy do tematu poważniejszego. Kierowcy strzegają przed wypadkami i mamy taką dość arogancką wypowiedź Pirelli. Po testach bez kocy grzewczych w Barcelonie, tych testach, co w nich jechał Mick Schumacher i tak zabłysnął. Mm, wiadomo, jest ten pomysł, żeby nawet od 2024 Formuła 1 nie używała kocy grzewczych. Jest to bardzo niebezpieczny pomysł. E ekologiczny, nie? żeby ten, żeby mniej prądu zużywały i żeby nie trzeba było wwozić kocy grzewczych samolotami w cargo i mniej jakby wydzielać dwutlenku węgla. Nie, to o to chodzi. Kierowcy ostrzegają niebezpieczeństw. Jeszcze nie George Russell o tym mówił, ale także mówił o tym Charles Leclerc, który też testował te opony i mówią, że chodzi i o zagrożenie i na torze, i w pit lane, kiedy wyjeżdżają na zimnych oponach. Żaden praktycznie kierowca się nie zgadza z tym pomysłem, poza Botasem, który powiedział, że może to zadziałać, ale Botas, co to dużo mieć. Po pierwsze, jego techniczne wyczucie jest bardzo słabe. Z tego, co się mówi wewnątrz, tak, że de facto nawet nie lubi za bardzo siedzieć na żadnych briefingach, tylko średnio, się, średnio pracowity jest w moim skrócie. Trochę jak Kimi Räikkönen, a chyba nawet mniej. Eee, a druga sprawa, że też kierowcą też nie jest jakimś najlepszym, najlepszym. W historii plus jeszcze jest człowiekiem, który raczej prawie nigdy nikomu się nie, nie przedstawił raz w Mercedesie na, przez moment i to było wszystko. Odpowiedź Pirelli na te wysyła kierowcy, inżynier Simone Bera mówi tak, jeśli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie widzę w danych żadnego konkretnego ryzyka. Czy wiecie, cyferki, mędrca szkiełkę jego pokazuje, że nie ma. To nie ma. Co prawda, są ludzie, którzy jeżdżą tymi samochodami, którzy całe życie się ścigają i oni mówią, że jest problem, ale jak pan inżynier widzi w danych, że nie ma, to nie ma. Typowy problem to jest typowy konflikt odwieczny inżynier kontra kierowca Formuły 1. Inżynierowie uważają się za mądrzejszych, za lepszych i że lepiej że ich dane, ich szkiełki oko, lepiej widzi, co się dzieje z samochodem niż sam kierowca. Czyli są i to są akcje regularnie powtarzane w wielu konfiguracjach, nie zawsze tak jest, no, co lepsze zespoły jednak słuchają swoich kierowców, jeszcze mniej, że i są dobrze natomiast regularnie się, się zdarza, że na przykład zespół przywozi jakieś poprawki, kier tak porównują jeden do jeden dwa bolidy, starsza kon konfiguracja, nowsza konfiguracja, wychodzi na to, że starsza jest lepsza, ale zespół mówi, nie, 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 będziemy używać tego, że kierowca na, 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 jeżdżący starszą jedzie szybciej, on mówią, nie, 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 to działa na pewno, bo w danych tutaj pokazało na cyferkach, że jest, że jest lepiej. I koniec, koniec gadania. Nawet Lewis Hamilton miał pretensję do inżynierów Mercedesa, że go nie posłuchali. Co było dość ciekawe, sam Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata, wytnął to ostatnio Mercedesowi, i potem opowiadał o tym, jak to się stało, że ile musieli z George'em mówić i sugerować i zadać dziwnych pytań, takich dlaczego tego nie robimy? Aż w końcu zespół ich posłuchał. Mi się wydaje, że akurat w tym kontekście off-topic brakuje nikiego Laudy, czyli tego łącznika, którego bardzo szanował cały zespół, nie można było, jakby którego nie można było zbyć. Z racji jego doświadczenia i tego, jaką było sobą, charyzmatyczną, wspaniałą i ustawił łącznik między tym, czego chcą kierowcy, a tym, czego chce, chce zespół, prawda? To była ta postać. Myślę, że tego zabrakło Mercedesowi i dlatego tak długo pobłądzili w złą koncepcję bolidu. Natomiast wracając do tego, co zrobił Pirelli, beram mówi dalej. Potrzebujesz zmienić sposób, w jaki jeździsz na pierwszym okrążeniu. To z pewnością. wuj dobra rada, bo wiecie, kierowcy Formuły 1 nie wiedzą takich rzeczy. Dobrze są inżynierowie, którzy, są, którzy im mówią, że trzeba zmieniać styl jazdy w odnośnie do tego, jakie są opony. Bo gdyby nie inżynierowie, to Kierowcy to głupki nie jeżdżą, tylko kręcą tymi, wiecie, uuuu, goskom To gdyby nie inżynierowie, żaden kierowca by nie wiedział, co robi brum, brum i by nie rozumiał, że trzeba zmienić styl jazdy, żeby się dopasować do opon, prawda? To jest po prostu tylko nie robię to wiedzą. I dalej mówi tak, kierowcy będą musieli zaadaptować swój styl jazdy, nawet aby ochraniać opony, ponieważ jeżeli zaciskasz za mocno w pierwszych zakrętach, wówczas powstaje graining, czy granulowanie, bo opona nie jest dogrzana. No, faktycha, faktycha. Dobrze, że po tyłu, tak kiedy znamy ten termin, ktoś raczej przypomni, że jest taki problem, że i że to zależy od kierowców, bo byśmy tego nie wiedzieli. I najzabawniejsze, z pewnością szanuje kierowców. Znaczy, opinie kierowców. Ale, ale, szanuję opinie kierowców, ale. Myślę, że to oczywiste, że będą różnice w porównaniu do starych produktów, jeśli chodzi o zarządzanie oponami. No shit. Kto by pomyślał, nie? że przez tyle lat, yy, nawet zmieniając z sezonu na sezon opony albo konstrukcję bolidów w stosunku do opon, yy, trzeba było yy, coś zmieniać i kierowcy tego nie wiedzieli. A teraz się okazuje, w, na, w końcu ktoś wyszli i powiedział prawdę, że trzeba coś po prostu zmienić, jak się zmienia opony albo konfigurację samolotów. Mamy mili, buta i arogancja, absolutnie inżynier typowy chce być mądrzejszy i lepiej wiedzieć, jak się jeździ bolidem Formuły 1 od tych, którzy tym bolidem jeżdżą naprawdę po danych, bo widzi. I jemu jest łatwo to zrobić, dlatego że to nie nastawia karku. To nie on ryzykuje zdrowiem i życiem. To nie on ryzykuje, że sprzątnie kilka osób czekających na pitnej, na przykład, bo masz z tyłu garaż, tak, i wyjeżdżasz na zimnych oponach, coś się wydarzy. Postawicie bokiem i zgarnisz kilka osób. To nie on będzie miał na sumieniu, tylko ten kierowca, który jedzie tym samochodem. Po raz kolejny widzimy, że kierowców się nadal nie słucha Formuły 1. Po prostu. Choćby dowodem na to jest to, też między innymi, że są ciągle tak absolutnie ciężkie, bo ciężkie krowy, podczas gdy większość kierowców uważa, że są za ciężkie i za duże też. To jest coś ciekawe: zespoły te stawiają opór, bo po wprowadzeniu opon full wet w Monaco bez kocy grzewczych, kolejnym krokiem, który chciał zrobić Pirelli, było wprowadzenie interów, które nie będą potrzebowały kocy grzewczych i zaproponowali Singapur. Więc <laughs> jak taki wiecie, prosty tor, co tam w ogóle tam, Singapur to jest. Lajcik. A w Singapurze oczywiście no, jest duża szansa, że będzie padało. To się akurat, to się akurat e, przyda. Mówi tak. E, a jakby ta sprawa poędrowała. Mm, do zespołu Formuły 1 i jakby 8 z 10 mógł się zgodzić, żeby, żeby to przepchnąć i to nie zostało to przepchnięte. Mario Izola, szef sportowy Pirelli powiedział, że jest zdziwiony. Mówi, rozmawiałem z FIA, zaoferowaliśmy intery do testowania na Singapur, a oni do nas jakby oddzwonili i powiedzieli, że nie. Zespołu się nie pogodziły. No i on nie wie czemu. Może boją się, nie wiem, mam dwa pomysły. Jeden, boją się o zdrowie życia swoich kierowców. Dwa, boją się o limity budżetowe, nie? W sensie, że potem trzeba z czegoś złożyć te samochody, które będą rozwalone, jak będą opony niedogrzane i się będą rozbijać kierowcy. W Singapurze, gdzie się bardzo łatwo rozbijać nawet na dogrzanych oponach. Więc przy, przypuszczam, że to są jeden z tych dwóch yy, yy, jedna, może obie, czy raz, dlaczego zespoły się nie zgodziły. A powiedział też o fullwetach, które były w Monako używane, że Monako to był pierwszy raz, gdy jeździliśmy oponami w wyścigu, ty, z tymi oponami, które nie potrzebują kocy grzewczych i to nie było idealne. No i mówię o tym, że, no bo nie było idealne, bo mówił, że się z energii za dużo nie wydzielało na torze i faktycznie, no bo Monaco to jest tor jakby bardzo gładki, najwolniejszy tor Formuły 1 zdecydowanie, z dużym zapasem nad kolejnym, po prostu najkrótszy, e, najwolniejszy i, i, i no tam opony pracują słabo, więc no faktycznie nie najlepszy, tylko że z drugiej strony, no przecież przykład pokazał, że były potrzebne opony bez kocy grzewczych właśnie w Monaco. I no nie były idealne warunki, prawda? Nie działały idealnie. Natomiast, i tu trzeba powiedzieć na obronę, e, akurat Alan Permain, czyli dyrektor sportowy Alpin, osoba dość wiarygodna, nie dość, bardzo wiarygodna, e, powiedział po Grand Prix Miami, że byli pod tego, e, tych opon. tych Mówił o interach. To dobrze mówię? E, mówi tak. Porównywaliśmy je ze standardowymi interami. Które były używane z kocami grzewczymi i były lepsze pod każdym względem. Były lepsze w dogrzewaniu, były lepsze jeśli chodzi o przyczepność, były znacznie lepsze dla kierowców, żeby na nich jeździć, więc. Eee, tylko tyle mogę powiedzieć. Więc przynajmniej dla tych interwiz jest jakieś, e, jakieś światełko w tunelu. Natomiast cała kwestia tego, czy powinno się używać opon e, bez kocy czy nie, ona trwa, i zespoły jednak stawiają opory, twierdzą, że to zespoły kierowcy uważają, że to nie ma sensu, że to jest niepotrzebne. Jeśli chodzi o ten e, jakby argument ekologiczny dwutlenku węgla, dowodzi się, że dodatkowe e, czas i paliwo potrzebne na to, żeby do, dogrzeć opony, e, jakby pokryje, jakby, jakby sprawi, że oszczędności węgla związane z tym, że będą lżejsze samoloty w kargo i że się będzie mniej prądu zużywało z elektrowni węglowych oczywiście, no to jakby coś się zrównoważy, albo nawet będzie jeszcze gorzej. Więc jakby no, nie wspominając o tym, że jest to po prostu niebezpieczne. Tyle jeśli chodzi o kwestie opon. I na koniec leki temacik na temat Georgia, którego jak wiecie bardzo lubię, natomiast jakby w, w, w tym cyklu bardzo ciekawym, zresztą robiony przez Formuły 1, zostało podłączone do wykrywacza kłamstw i wyszło dość, dość zabawnie. To jest taka, to się nazywa. Stanisław Flam napisał, pośród wielu wybitnych, zróżnicowanych dzieł, jakie napisał, napisał zbiór recenzji książek, które nigdy tak naprawdę nie powstały. Z autorami, z wydawnictwami. Przezabawna, aczkolwiek też część z nich jest dość trudna. Natomiast ultra interesująca, to się nazywa doskonała próżnia. I teraz tak, absolutnie. Nie chcę oceniać George'a czy żadnego innego kierowcy, bo nie wiem, jak ja bym się zachował na jego miejscu, czy żaden z nas, nie? Gdyby, gdybyśmy byli, nie wiem, if I was a rich man, tak, tylko czy by, gdybym był gwiazdą Formuły 1, czy byłbym mniej próżny na przykład? I don't know, naprawdę, nie mam do tego pojęcia, więc to nie jest jakieś ocenianie czy krytykowanie, natomiast to, co wyszło, to można zauważyć, prawda? George, ale nawet gdybym nie był taki jak George, to nie znaczy, że byłbym lepszy, tak? Czy ktokolwiek z nas byłby lepszy. No po prostu ludzie są, jacy są i mają prawo do swoich słabości mniejszych lub większych i to, że my nie mamy jakichś tam wad, czy tam jakby cech, które nie są postrzegane jako cnota, nie znaczy, że nie mamy innych, które też nie są cnotami, więc tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować i tak dalej, natomiast no sposób nie tych odpowiedzi, dlatego, że one dużo mówią o tym, jaki jest George, nie? Mówię jeszcze raz, nie żeby go krytykować, tylko po to, żeby po prostu no przyznać, że, 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 że taki jest. Bo tak, na pytanie, czy uwielbiasz być słaby, odpowiedział, że nie i wyszło, że kłamie. I okej, okay, szczerze, no myślę, że ma prawo, mnóstwo osób sobie być sławna, e, myślę, że sporo z tych osób nie zdaje sobie sprawy też z tego, jaki to może być brzemię. Nie, nie każdemu pasuje bycie sławnym, naprawdę znam kilka sławnych osób i gwarantuję Wam, że nie każda z tego powodu jest bardzo szczęśliwa. E, może początkowo to jest fajne i też nie dla wszystkich, a potem e, jest to ciężka sprawa, naprawdę, ale to w to nie wchodzili. Natomiast potem przyznał i to już jest, że użył sformułowania, czy Ty wiesz, kim ja jestem? I to jest już trochę, no mówisz, trochę wioska. A takie czy pan wie, Miał ja jestem? Czytałem kiedyś taki wywiad znaczy. Nie wywiad, tylko to był tekst o, o tych, o Stewardach i Stewardesach. I co się dzieje jakieś sytuacje na pokładzie, i, i była akcja, że Stewardesa powiedziała, że. Że kiedyś miała taką akcję, że ktoś się do odezwał, czy pani wie, kim ja jestem? A ona, inteligentna dziewczyna, od razu się zwróciła i powiedziała, nie wiem, i, i do pasażerów, przepraszam państwa, czy ktoś z państwa wie, kim jest ten pan? <grychy> Jakby zapomniał, coś takiego. No w każdym razie, George użył sformułowania, czy wiesz, kim ja jestem? Eee, plus przyznał, że wykorzystuje to, że jest znany do tego, żeby dostawać rzeczy za darmuchę. Eee. To wiecie, trochę jak celebryta, który przychodzi do tego, do, do restauracji i mówi, że: o, mogę wam puścić posto z waszej restauracji, jak mi dacie, że orło za darmo. Taki, że go nie stać na obiad. Zresztą nie mówię o George nie tylko o no, w każdym razie też jakby, no, z, z kolei, wiesz, nie krytykując coś, czego ja bym nie zrobił nigdy. E, przegląda konta internetowe na swój temat, ok. E, irytuje go, jeśli ludzie nie wiedzą, kim jest. Bo cały świat musi wiedzieć, kim jest George, prawda? Przysłania się klasyczny cytat z mega dobrego filmu Adwokat Diabła próżność mój ulubiony grzech. I to jest doskonałe podsumowanie tego filmu. Polecam, jeżeli nie widzieliście. Kto wie, kto powiedział? Poproszę w komentarzach o odpowiedź. Która postać powiedziała? bróżność, mój ulubiony grzech. E, co więcej, irytuje Georgia, że Norris ma więcej followers, followersów na Instagramie. Dużo to mówi o młodym pokoleniu kierowców, którzy się interesują takimi rzeczami i przejmują, kto ma więcej followersów na Instagramie. E, a że akurat przy, pije, w bandę w Kanadzie, bo po lądowaniu sam z siebie dodał za dużo gazu, bo nie, nie wypadł dlatego, że się podbił na terce, Max zrobił to samo, tylko dlatego, że jeszcze po lądowaniu dodał, dodał za dużo gazu i go rzucił o tym przodem. Ach. Do tego jeszcze uważa, że jest w czołówce pięciu najlepiej wyglądających kierowców na gridzie. Okej, okay, ma prawo, w sumie. Jak się dobrze ze sobą czuje, to akurat bardzo dobrze. Moim zdaniem, tu. To... No tak, ale też no, zwraca uwagę na takie. Okej. Okay. No i mówiąc o się stwierdził, że spędził w niej się o dwa lata za długo. Moim zdaniem nie, w sensie o rok może faktycznie, ale, ale te dwa lata mu się przydały. Fakt jest taki, że. To nie jeździłem w się, więc nie więc ja się zmagałem z tymi wszystkimi rzeczami, które się działy w tym niezespole Formuły 1 fałszywym szefowej. Natomiast no, generalnie mi się wydaje, że przydało mi się ta lekcja, a i tak jeszcze się wszystkiego nie nauczę przez ten czas. E, co, sz, sz, jakby w skrycie wierzę, że pokonałby Hamiltona w walce na e, rękę, ale nie to to Wolfa. Szczerze mówiąc, jakby miał obstawiać na jednego z tej trójki, to bym obstawił, że Lewis wygra. Przecież Lewis jest tak napakowany, że ojej. Więc nie wiem, jak wy, na kogo byście głosowali. Ta trójka robi turniej na rękę, kto z waszym zdaniem wygrywa. Ja mówię, że Lewis Hamilton. Wierzę, że jest szybszym kierowcą. A wierzę tak, że to mu dobrze wyszło, że Louis Hamilton jest najlepszym kierowcą czasów. i to miło z jego strony, bo to powtarzał często i to nie było najwyraźniej jakieś tam wiecie, huśta, nie? Jak, jak, jak to się ma, tylko po prostu była to jego szczera opinia, więc fajnie, że to wyszło w wykrywaczu kłamstw. Za to przeconeczek dla, dla, dla Georgia, że ten nie nawijał Macrona na uszy, tylko po prostu mówił to, co uważa. Ma prawo tak uważać jak wielu innych ludzi zresztą. Natomiast też przyznał, że uważa, że jest szybszy od Lewis Hamiltona. Znaczy, przepraszam, że on tego nie zgaduje. On to, nie wiem, albo jest w symulatorze szybszy, albo... Z jakiejś delty wychodzi, że na jednym okrążeniu jest szybszy. Natomiast jeszcze raz to już mówiłem, w, chyba w pole position, że to, że ktoś jest szybszy, to nie znaczy, że jest lepszy. Jakby bycie dobrym kierowcą w formie 1 czy szybszym, to jest znacznie, znacznie więcej niż tylko przyjechanie jednego szybkiego kółka, szczególnie w symulatorze. No i wierzę też w to, że w przyszłości zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Bardzo dobrze w takie że należy wierzyć, moim zdaniem, jest to kierowca, którego stać nad tytuł Mistrza Świata, czego mu z całego serca życzę. I w zasadzie. Życzę Wam z kolei miłego weekendu jak najbliższego, wolnego od ścigania, przynajmniej Formuła 1, chociaż pamiętajcie, teraz ten weekend jest rajd Kenii, tam idzie akurat Kajetan Kajetanowicz, więc trzymamy kciuki. Ja się zgłoszę, przypuszczam, w niedzielę z F-Vlogiem 1 i F-Vloga 1 mam nadzieję nagram w studiu nagraniowym przewoźnym. Mam GT4 RS-a. Jaki to jest ściekły bydlak. Niesamowity samochód. Naprawdę muszę powiedzieć, że nie można nagrać jakichś materiałek. Jak chcecie dać znać, jak chcecie, żebym coś rzucił, jakiś insert o tym samochodzie do vloga, to ja go wrzucę, bo to jest po prostu niewiarygodny samochód. Jest mega fajny. Zajebiste. Póki co, kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz przypominam e, patronom, że mamy od tej chwili nagrywanie za 40 minut live'a. Nie wiem, czy to zobaczycie. Możemy się dorzucić. E, w każdym razie i zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Patronite. Póki co, dziękuję Wam serdecznie za spotkanie i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.